ciąg dla siebie i ciąg dla grupy. Czyli akceptacja tego, co grupa ma i czego nie ma. A nie możemy też wyjść poza, jeśli nie akceptujemy sobie tego wszystkiego, co mamy i czego nie mamy. Czego nie mamy. Tyle łatwiej jest nam wyjść i skoncentrować się na grupie i być uważnym na grupę też wtedy, kiedy ja mam dla siebie, to